Witajcie, znajdujemy się dzisiaj w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławie Śląskim oraz Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Sportu. Jesteśmy wolontariuszami z Liceum Ogólnokształcącego imienia Noblistów Polskich w Redutowach. Odbywa się tutaj dzisiaj 10. charytatywny turniej piłki nożnej, z którego dochód zostanie przeznaczony na oddział pediatrii w Redutowskim Szpitalu. Zobaczcie krótką relację. Jest dzisiaj z nami pani Beata Stradomska, przedstawiciel Fundacji Razem dla Zdrowia. Pani Beato, co dzisiaj tutaj się odbywa i jaki jest tego cel? Witam serdecznie. Jestem przedstawicielem Fundacji Razem dla Zdrowia. Fundacja działa na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławie Śląskim. Dzisiaj odbywa się tutaj turniej charytatywny. O godzinie 11 grało 8 drużyn niezrzeszonych. Obecnie odbywa się mecz samorządowcy kontra lekarze. Celem dzisiejszej akcji, jak i działań fundacji, jest doposażenie szpitala, działania na rzecz szpitala. W tym roku zbieramy na oddział pediatrii. Czy wiadoma już jest suma pieniędzy? Nie, wszystkie puszki są jeszcze zaplombowane, one komisyjnie są otwarte dopiero w poniedziałek. Wtedy będziemy znać ostateczną kwotę zbiórki. Dobrze, jeszcze bym chciała zapytać o ogólny cel całej Fundacji Razem dla Zdrowia. Fundacja, tak jak już wspomniałam, działa głównie na rzecz szpitala w Wodzisławie Śląskim i w Redutowach i taki jest nasz cel. Dobrze, dziękujemy bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Jest dzisiaj z nami pan Czesław Pieczka, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu. Panie dyrektorze, chcielibyśmy zapytać, jaka jest idea organizowania takich turniejów sportowych, charytatywnych? Dzisiaj jesteśmy świadkami 10. turnieju charytatywnego. Sam pomysł powstał w 2008 roku, kiedy jeszcze wtedy nasz nauczyciel, pan Grzegorz Kamiński, a obecnie wicestarosta powiatu wodzisławskiego, zapoczątkował pierwszy turniej z udziałem zespołów amatorskich, piłkarskich, podczas którego zbieraliśmy wolne datki na potrzebę rehabilitacji naszego ucznia. I tak już od 10 lat te turnieje były właśnie przez niego organizowane. Aż dzisiaj mamy turniej jubileuszowy, 10-lecie przy okazji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu. Ta idea ma teraz aktywizować szerszą społeczność powiatu wodzisławskiego na rzecz pediatrii powiatowej. Dobrze. Znajdujemy się również na terenie Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu. Mógłby tam pan coś tak ogólnie o nim powiedzieć? Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu został oddany dokładnie 10 lat temu w październiku do użytku po stosunkowo krótkiej budowie. W skład tego obiektu wchodzi boisko wielofunkcyjne z bieżnią oraz właśnie ten budynek, przy którym się znajdujemy. Ten obiekt został zbudowany na terenie dawnego boiska Zespołu Szkół Technicznych. No i jest użytkowany praktycznie 12 miesięcy w roku, praktycznie 20 godzin dziennie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Jestem ordynator Maciej Wrotniak. Panie ordynatorze, proszę pan powiedzieć, skąd wziął się pomysł na taką imprezę? No pomysł wziął się z tego, że naszym celem jest przede wszystkim promocja zdrowia jako lekarzy. Chcieliśmy wejść do społeczeństwa, chcieliśmy przy okazji promocji zdrowia wypromować również nasz szpital. Szpital, który świadczy usługi medyczne dla powiatu rydutowskiego i wodzisławskiego. Stąd chcieliśmy się spotkać na takiej wspólnej platformie prywatnej razem z naszymi potencjalnymi pacjentami i też pacjentami.
dobrze, a jak z drużyną, jak przygotowania do meczu? No, z naszej strony bardzo dobrze. Drużyna nasza składa się z lekarzy pracujących na co dzień w szpitalu powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. Zamierzamy grać z drużyną, która jest również reprezentantem starostwa powiatowego. No, chcemy się tak dostosować swoją kondycję do ich kondycji. Mam nadzieję, że oczywiście my wygramy, aczkolwiek chcemy się de facto na boisku spotkać, czyli też na takiej platformie prywatnej z naszymi pracodawcami, bo starostwo powiatowe jest właścicielem tego szpitala i trudno pracować tylko ze sobą. Czasami też mile możemy spędzić czas na prywatnych zajęciach i połączyć przyjemne z pożytecznym. Dobrze, bardzo panu dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że będzie pozytywny wynik meczu. Dziękuję bardzo. Piłkarzy. Proszę Państwa, piękny początek. Zwracam uwagę na szczególny skład sędziowski, który tworzą panie Magdalena Fedora, Izabela Kowalska-Cichos, Karolina Kowalska. Odbywa się najważniejszy mecz dzisiejszego turnieju. Mecz odbywa się pomiędzy samorządowcami a lekarzami. Wynik meczu w drugiej połowie to 6-2 dla samorządowców. Zobaczymy, jaki będzie wynik końcowy. 6-2! To przecież jak wiesz, jak ze siostrą na sumie.